Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, od razu załączajcie zadania na zadania-projekty@małpow.pl. Gdy będę miała tylko możliwość, na pewno do Was odpiszę, a dzisiaj Wam chciałam pokazać z algebry macierzy, jak dokonać w transpozycji dowolnej macierzy. Oczywiście musicie na początek rozumieć, że te odwracanie macierzy z użyciem programu MS Excel może być proste, ale trzeba pamiętać o podstawach algebry, czyli to, że macierz można odwrócić, gdy ona jest tak zwaną macierzą kwadratową, czyli ma wymiary tyle samo wierszy, co tyle kolumn, tyle samo, czyli jest na przykład 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 i tak dalej, idąc w górę. I teraz na pewno macierz można odwrócić, gdy jej wyznacznik jest niezerowy, tak zwane determinum, det od macierzy, ale ja bym powiedziała, że w programie MS Excel, jeżeli macierzy nie będzie można odwrócić, to na pewno Excel nam wyrzuci błąd, więc nie ma co tutaj tego sprawdzać. Więc w tym momencie, co możemy zrobić? Ano zaznaczyć, jeżeli tak, mam już zaznaczoną macierz, którą chcę odwrócić, a jest to nam potrzebne czy to do działań macierzowych, czy do jakichś innych przedmiotów typu ekonometria, czy badania operacyjne, gdzie macierz, korzystamy z macierzy odwrotnej, to w tym momencie, jeżeli wiem, że macierz mam już na pewno kwadratowo typu, tak jak tu widzicie, 3 na 3, zaznaczam na początek obszar też o wymiarach 3 na 3 i w formule, w pasku formuły wpisuję równa się macierz, oczywiście wiadomo przez RZ, żeby nie było wątpliwości, i piszę ODW. Sama formuła ODW to jest po prostu, że odwracam coś odwrotne i otwieram i muszę wpisać, jaką tablicę będę chciała odwrócić. Zaznaczam, przeciągając myszką obszar macierzy do odwrócenia, wciskam, może inaczej, shift i nad zerem mam zamknięcie nawiasu, wciskam teraz lewą ręką shift, Ctrl i wciskam Enter. Jeżeli ja tego nie zrobię, to w tym momencie wyskoczy nam błąd, co zaraz, a może i nie pokażę, ale mówię, po prostu omińcie wciskanie Ctrla i Shifta, to na pewno Wam nie wyskoczy tak, jak mi od razu wynik. Tu akurat zobaczcie, w liczby wzięłam takie dowolne, więc nie zawsze wychodzą całkowite. Jeżeli klikniecie powiedzmy formatowanie i w formatowaniu komórki zaznaczycie ogólne, raczej przepraszam, liczbowe, na przykład do 3 miejsc po przecinku, no to nie będzie to taki bardzo długi zapis liczb, tylko skrócony, więc jest to macierz odwrotna. Jeżeli zobaczycie, nie wyskoczy Wam żaden błąd argumentów danych, to macierz, a nie miała wyznacznika zerowego, czyli można było ją odwrócić. Jeżeli teraz poniżej mam na przykład macierz o wymiarach 2 na 2, bo są dwa wiersze i dwie kolumny, to macierz odwrotno tak samo zaznaczamy od pola 2 na 2, czyli o dwóch wierszach i dwóch kolumnach w dowolnym innym miejscu. Zwróćcie uwagę, że A do minus pierwszej, tak oznaczamy dowolną macierz odwrotną. Może A, może być B, C, to jest tylko symbol, ale do potęgi minus 1 oznacza odwrotną. Nie 1 przez a, tylko a do minus pierwszej. Tak się przyjmuje w algebrze. Jeżeli wpiszę teraz w tym zaznaczonym polu po prostu macierz, tak jak przed chwilą, ODW i otworzę nawias i zaznaczę teraz przeciągając ten wymiar 2 na 2, zamknę shift i nad zerem nawias, wcisnę Ctrl, shift i znowu Enter. O, to zobaczcie, wyskoczył mi bardzo ładny wynik tego odwracania macierzy 2 na 2. I tak jak widzicie, w tym momencie macierz o wymiarach 2 na 2 ma też macierz odwrotną 2 na 2. I jeżeli chcecie kiedykolwiek sprawdzić, czy ze sobą te dwie macierze ręcznie liczone zostały dobrze odwrócone, to pamiętajcie, macierz zwykła razy odwrotna do niej powinna dać macierz jednostkową, czyli zapisaną też o tych samych wymiarach, ale taką, która na głównej przekątnej ma układ jedynek. Jedynka, jedynka, tu by była kolejna jedynka, a reszta elementów byłaby zerowa.
Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Oczywiście dotyczyło odwracania macierzy o dowolnych wymiarach. Ćwiczcie jak najwięcej. Subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie filmy. Będę bardzo mile to widziała. I jeżeli potrzebujecie jeszcze inne materiały omawiać powtórzeniowo, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też załączać swoje zadania, z którymi macie problem. A gdy będę miała taką możliwość, na pewno się skontaktuję z Wami. Sami korzystajcie z całej tej udostępnionej wiedzy, z playlist, również z algebry, czy z analizy matematycznej, czy z innych przedmiotów. Wszystko jest dla Was. Uczcie się i życzę powodzenia.